Или ответить. Niedziela, piękna pogoda, tłumy kibiców, rodzinne spotkania, uśmiechy jak z okładek czasopism. Prawie jak Ameryka. Prawie, bo zamiast języka amerykańskiego wszędzie słychać język polski. To nie pomyłka. To cieszący się coraz większym zainteresowaniem futbol amerykański w wydaniu nadwiśleńskim. I to właśnie ta dyscyplina zgromadziła na Stadionie Narodowym w Warszawie około 17 tysięcy wiernych fanów. Superfinału Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego spotkały się dwie najlepsze drużyny w kraju. Giants Wrocław kontra Warsaw Eagles. Mimo świetnego przygotowania obu drużyn, lepsza na boisku okazała się ekipa gigantów, która konsekwentnie realizowała zalecenia trenera Gaimona. I to właśnie ta drużyna wygrała finał, kończąc spotkanie wynikiem 29-13. MVP spotkania został Jamal Charters z Gigantów, który zdobył 4 przyłożenia. Czego zatem zabrakło warszawskiej drużynie? O porażce Orłów i triumfie Giants opowiedzieli nam sami zawodnicy. Pokonaliśmy ich taktycznie, mentalnie, fizycznie i po prostu wygraliśmy. My ich oglądaliśmy na filmach długo. Nasz trener naprawdę mnóstwo czasu na to poświęca. No pierwszy mecz był trochę warunki takie nijakie, bo było bardzo ślisko na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, więc nasz MVP dzisiejszego finału nie mógł rozwinąć skrzydeł, nie mógł pobiegać. Dzisiaj no boisko super stanie, trybuny, wszystko, także po prostu zagraliśmy swoje, to co mieliśmy grać, no i się udało. Dla futbolu to jest naprawdę coś wspaniałego, jak się wchodzi na ten stadion, ci wszyscy ludzie, krzyczący, fotografowie, no niesamowite. Taki power jest wtedy, że... Przegraliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Dzisiaj Giants bezdyskusyjnie zagrali lepiej od nas, więc w 100% zasłużyli na zwycięstwo, na Mistrzostwo Polski. Jest niedosyt, bo był to trudny sezon, gdzie początkowo nam nie szło, ale potem się rozkręcaliśmy, graliśmy coraz lepiej. Dzięki temu awansowaliśmy do tego finału i w mojej ocenie stać nas było na zwycięstwo. No nie udało się, taki jest sport. No, trzeba umieć też przegrywać i trzeba dążyć dalej, trzeba dalej wierzyć w to, że to jest naprawdę warto.
że warto harować, trenować przez cały rok, żeby potem znowu stanąć w szranki tutaj na największej arenie i tym razem może wygrać. No będziemy się zastanawiać, że tak powiem, no na tym meczem to już nic nie zmienimy, tak? W przyszłym sezonie będą trochę inni zawodnicy i inne składy, więc tutaj już nie ma, że tak powiem, meczu za tydzień niestety, gdzie możemy się zrewanżować, to jest koniec sezonu. Natomiast co do kwestii organizacyjnych, no to będziemy się też zastanawiać, zobaczymy jakie błędy będziemy analizować, no może coś jakieś kluczowe błędy popełniliśmy w trakcie sezonu. No i zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. No, w przyszłym sezonie jak zawsze będziemy mierzyć mistrzostwo, tak? Za 3 razy sztuka. No mecz bardzo defensywny. Przede wszystkim formacje właśnie obrony dzisiaj pokazały, że w futbolu, nie tylko chodzi o atak, w zeszłym roku no bardzo wysoki wynik, 52-37. Wtedy Seahawks nie pokonali Warsaw Eagles dzisiaj. No ale zapowiadało się, że może nie mieć żadnego przyłożenia w pierwszej połowie i końcówce nie było żadnego touchdownu. Później jednak zespoły wykonały kilka świetnych akcji, przede wszystkim Jamal Shoulders i świetnie linia ofensywna Giants zagrała. Pozwoliło mu przebiec mnóstwo yardów, 4 przyłożenia, jeśli dobrze pamiętam, zdobyć MVP meczu zdecydowanie. Też wykrzykiwali oczywiście kibice Giants, że to MVP sezonu. Akurat inny zawodnik z Wrocławia dostał tę nagrodę, ale myślę, że świetna impreza. Kibice bardzo dobrze się bawili, też bardzo dobra frekwencja, 16,5 tysiąca widzów. No myślę, że kolejny wielki krok do naszej dyscypliny. Ale myślę, że musimy znaleźć sposób, żeby zarażać kibiców. Pokazuje, że ten sport w tych podstawowych zasadach wcale nie jest trudny. I myślę, że wielu fanów, którzy dzisiaj się pojawili, może to potwierdzić. Rzeczywiście można się świetnie bawić, nawet jeżeli jest przedstawienie bardziej defensywne niż ofensywne. Dokładnie tak. Mnóstwo zdobytych punktów, zarówno w relacjach biegowych, jak i podaniowych, no i mamy Clarence'a. Przy skromnym budżecie, przy ciężkiej pracy, w ciężkiej pracy dużej ilości wolontariuszy byliśmy w stanie stworzyć fajne eventy dla całych rodzin, dla dziedzin, nie wiem, z kulturą, z spokojem można przyjść na mecz, kibicować i jest przyjemnie, więc no, pcha nas po prostu pasja do tego sportu, pasja do tego, żeby też i zmieniać taką kulturę, która panuje na stadionach. Chcemy właśnie tym przyciągnąć do tego sportu Polaków, że tu naprawdę można przyjść i można być kibicem jednej drużyny i drugiej, siedzieć obok siebie, przyjemnie spędzać czas. Bardzo dbamy o to, żeby rozwijać ten sport wśród młodzieży, wśród juniorów. No i w ten sposób mamy nadzieję, że zapewnimy temu sportowi jakąś dobrą przyszłość. Tu jest inaczej, tu jesteśmy wszyscy jak rodzina i to nie tylko my, bo ja jestem pewien, że Warszawa, że Seahawks, że wszyscy mają takie kolektywy, prawda, drużyny i to jest właśnie to, dlaczego się gra. Yeah. Gotta get on. Go.